Tegoroczne obchody święta hodowców rybi wędkarzy Koniec Karyba ze względu na swój specyficzny charakter trwały aż przez 4 dni. Niewątpliwie jednak w tych obchodach najważniejszy był dzień drugi, piątek. Wtedy bowiem zostało nadane imię twórcy doświadczalnej stacji rybackiej w Rudzie Malenieckiej, profesora Franciszka Staffa, tutejszemu gimnazjum, oraz dokonano odsłonięcia prawdopodobnie jedynego w kraju pomnika królewskiego karpia. Jak powiedział starosta, tylu znamienitych gości ta miejscowość zapewne jeszcze nie widziała i chyba widzieć nie będzie. Na obchody przybyli m.in. rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, profesor Alojzy Szymański, parlamentarzyści Krzysztof Lipiec i Maria Zuba z Prawa i Sprawiedliwości oraz Marek Gos z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Była także obecna wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Gościem specjalnym uroczystości była córka profesora Elżbieta Staff-Zielińska, która przekazała gimnazjum oryginał nadania Franciszkowi Staffowi przez Uczelnię Wiedeńską tytułu doktora. Po odczytaniu uchwały Rady Gminy oraz aktu nadania imienia szkole i poświęceniu sztandaru placówki został on przekazany młodzieży. W jednej z sal szkoły podstawowej została przygotowana wystawa dokumentów i fotografii związanych z powstaniem i funkcjonowaniem stacji doświadczalnej założonej przez Franciszka Staffa. Po zwiedzeniu wystawy goście i uczestnicy obchodów udali się przed budynek szkoły podstawowej, gdzie stanął pomnik królewskiego karpia. Do jego symbolicznego odsłonięcia wójt Leszek Kuca zaprosił grupę najważniejszych gości z córką profesora Elżbietą Staff-Zielińską. Pomnik karpia będzie niewątpliwie stanowił jedną z atrakcji turystycznych ziemi koneckiej. Sobota to trzeci dzień obchodów tego święta. Po konferencji naukowej odbywającej się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz pokazie odłowu ryb, dalsza część uroczystości przeniosła się na plac przy gimnazjum w Rudzie Malenieckiej. Po powitaniu gości, wśród których znaleźli się m.in. wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz i zastępca dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Środa, rozpoczęła się część artystyczna. Na początek kilka znanych i popularnych, szczególnie wśród młodzieży, przebojów wykonała kielczanka Anna Hamera. Sobotniej imprezie towarzyszyły wystawy i kiermasze literatury popularno-naukowej, sprzętu wędkarskiego oraz punkty sprzedaży ryb słodkowodnych.